Michał Protnicki, trener drużyny gości. Panie trenerze, był kiedyś taki popularny serial Blisko, coraz bliżej. Jesteście coraz bliżej pierwszych ligowych punktów. W Tarnowie niewiele brakło, ale jeszcze się nie udało. Dlaczego? No, ciężko powiedzieć na gorąco. Na teraz to dwie rzeczy, takie dwa momenty w meczu, które zaważyły, gdzie w pierwszej połowie, gdzie no, fajnie prowadzimy mecz i tak dalej, wygrywamy nawet 3 bramkami i ten mecz toczy się z lekkim wskazaniem na nas. Popełniamy głupi juniorski błąd w postaci zmiany, gdzie od tego zaczęło się troszkę walić i w konsekwencji za chwilę chyba dostaliśmy następną karę. Bo to gospodarze grali przez moment w podwójnej przewadze. Tak, za chwilę dostaliśmy drugą karę i tutaj daliśmy jakby szansę gospodarzom na to, żeby nas doszli i nawet przeszli, bo prowadzili 4 bramkami po pierwszej połowie. W drugiej cieszy fakt, że daliśmy radę i gdzieś tam ten mecz zaczął się toczyć jak równy z równym i wynik oscylował około remisu. I ta druga rzecz, o której właśnie chcę powiedzieć, która zaważyła, to jest bramka tam gdzieś z takiego ciasnego kąta praworęcznego rozgrywającego z Tarnowa, po czym zaraz robimy błąd w ataku i gdzie powinniśmy mieć piłkę i w tej sytuacji powinniśmy wywalczyć piłkę i to my powinniśmy mieć sytuację na to, żeby pójść i rzucić jedną, także w 30 sekund zrobiło się tak, że przegrywaliśmy dwoma, tak? I próbowaliśmy później gonić, no, jak wynik wskazuje, nie udało się. Nadal czekamy na to, żeby po prostu, bo brakuje nam właśnie tej kropki nad i, żeby po prostu poczuć ten smak zwycięstwa i uwierzyć w to, że jesteśmy w stanie wygrywać. Dzisiaj po raz kolejny zabrakło, tak? A jeszcze jeśli chodzi o jedną rzecz, która bardzo mocno zaważyła na tym, że ciężko było stąd wywieźć 3 punkty, zwłaszcza jeśli chodzi o drugą połowę, to 100% sytuacje, tak? Zdecydowanie za dużo przestrzeliśmy 100% sytuacji w wypracowanych akcjach, gdzie no, bramkarz gospodarzy zatrzymywał nas, tak jak powiedziałem, w sytuacjach, gdzie no, te bramki powinny padać. Kontra, 3 karne, gdzieś tam wjazdy z 6 metra, szczególnie w drugiej połowie chyba z 3 razy, tak? No, takie rzeczy trzeba wykorzystywać, bo na tym poziomie to zaraz drużyna przeciwna to wykorzystuje i ciężko potem gdziekolwiek nadrobić. Panie trenerze, to teraz głowa do góry i punktów pierwszych w najbliższym czasie. Nie załamujemy się, tak? My mamy świadomość, że jesteśmy Beniaminkiem i tak dalej. Moja drużyna ma ogromny potencjał. Bardzo ciężko pracuje i to, tak jak powiedziałem już wiele razy, że to, co się w Legionowie dzieje, to jest budowane od ładnych paru lat. To jest fajna praca tych chłopaków, oni mają mega potencjał, tak, potrzebują teraz, gramy w wyższej lidze, potrzebują po prostu, tak jak powiedziałem, tej kropki na lidze, żeby poczuć zwycięstwa. Potencjał jest ogromny i nie załamujemy głów, pracujemy dalej, teraz mamy mecz z Piotrkowem, będziemy wyciągać wnioski, żeby nie popełniać tych błędów, które popełniamy, popracujemy nad skutecznością i mamy nadzieję, że w weekend u siebie będziemy